Noelo mordeczki, dzisiaj 22 września 2019 roku, co oznacza, że dzisiaj mamy dzień bez samochodu i pomyślałem, że może by tak nagrać coś z tej okazji i porobić takie samochodowe rzeczy, ale motocyklem? Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Sprawdźmy, jakie są różnice w użytkowaniu dwu- i czterokołowców. No i oceńmy, która z tych opcji wydaje nam się ciekawsza. Zapraszam do oglądania. No i zaczynamy klasycznie od takiego standardowego, najbardziej znanego przykładu na wyższość motocykla nad samochodem. Tutaj mamy remont, którego nikt w Poznaniu nie lubi, a to dlatego, że tutaj zawsze się stoi w korku. No i postoimy, w końcu to samochodowe sprawy na motocyklu. Przed nami jakieś 100 metrów korka. No cóż, tutaj motocykl wygrywa. Stoimy. Co mamy zrobić? Chociaż Paulinie chyba się podoba. Co jeszcze robią samochody, czego nie robią motocykle? Puszczają głośno muzę i to z głośników. I to najlepiej tak, żeby słyszeli to inni. No bo przecież to jest oznaką dobrego audio w końcu, nie? Zapodajemy jakiś dobry hicior. Sposób montażu głośnika nie był może do końca przemyślany, ale jak tak sobie wisi, to jest nawet spoko. No i proszę, muza gra i od razu laski machają. To jest życie, nie? Za minus motocykla może być uważane zamawianie żarcia na szybko w czasie jazdy. No ale spróbujmy. Dzień dobry, jednego cheeseburgera poproszę. Jasne, a to wszystko? Wszystko. Zapraszam, ostatnie okienka, dziękuję. Dzięki. No i elo, lecimy dalej. Następne okienko. Jak widać, da się. Konieczności trzymania kierownicy zjeżdżamy na parking, chociaż prawda jest taka, że i tak większość kierowców samochodu zjeżdża na parking po takim zamówieniu i po prostu jedzą to na parkingu, nie wiem, nie rozumiem, dlaczego tak robią. Przecież po to fast foody wymyśliły taką opcję zamówień, żeby można było zjeść w czasie jazdy, a ludzie i tak stają na parkingu i to na tym parkingu jedzą, zamiast w fajnym, przyjemnym lokalu. No ale cóż. No dobrze, śmieci do kosza i lecimy sobie dalej. Dało się to przeżyć. Teraz klasyka wojny motocyklowo-samochodowej. Wymuszenie pierwszeństwa przejazdu. Jebani motocykliści. Nie drą. Thank you.
No i szukanie miejsca parkingowego. Nie. Tu z prawej? Nie, równolegle nie. Tu się nie zmieszczę. Tu w sumie też ciasno. Obdrapią mnie drzwiami. O, tu chyba wejdę. No, powinno się udać. W końcu stoi tu już jeden motocykl. Zmieści się. Przed. Oczywiście szukanie miejsca to nie koniec problemów. Trzeba jeszcze zapłacić za to parkowanie. Bilecik? Ekstra ceny. Aż chciałoby się to robić codziennie. I gdzie go włożyć? Za szybę? Jak w samochodzie? No nie wiem. Może lepiej na zbiorniku? Gdzieś przy zegarach? Będzie dobrze widoczny. No tylko, żeby nie wiało. Klasyka polskich miast. Zapala się czerwone światło. Kobieta na skrzyżowaniu. I co wtedy widzimy? Tak jest. Ostatnie poprawki make-upu. No przecież to czerwone będzie trwało wystarczająco długo. Zdążymy. Teraz tylko wkurw, klakson, zielone. I lecimy dalej. Przecież nic się nie stało. A jak wam minął dzień bez samochodu? Piszcie w komentarzach. Dzięki za oglądanie.